samego początku chodziło po głowie, żeby zrobić fajną wystawę fotograficzną. Mamy bardzo wielu fotografików, naprawdę genialnych z Sanoku, no ale Tomek to jest taka trochę ikona. Chcieliśmy, żeby to były zdjęcia, które są dynamiczne, ciekawe. Chcieliśmy też, żeby było tak trochę dramatycznie, dlatego że wiedzieliśmy, że wystawa będzie, wernisaż będzie odbywał się 13 w piątek, więc po prostu troszeczkę szliśmy tym kluczem. Tomek jest osobą, która praktycznie dokumentuje nasze codzienne życie, więc pomyślałem sobie, że ta wystawa Tomka ma trochę inny wymiar. Raz, że jest to pokazanie fantastycznych prac, fantastycznego człowieka. Dwa, że jest to świetna inspiracja dla ludzi, którzy często mają pasję, ale może trochę się wstydzą, może trochę nie chcą jej pokazać, trochę szufladkują. Wiemy, że Tomek jest wszędzie, ma oko i co ważne, Tomek nie kadruje zdjęć, nie używa Photoshopa, więc po prostu to jest wszystko to, co on po prostu złapie w swoim obiektywie i to, na co pozwoli mu jego refleks. I takie oko, i to pasja do sportu, i to, że lubi ludzi, zna się na sporcie, jest w odpowiednim momencie, w odpowiedniej chwili i w odpowiednim momencie przyciśnie spust aparatu. W zasadzie to podobały mi się wszystkie. No, głównie test hokeja i zaś speedwaya, to najbliższe mojemu sercu sporty. No, wszystkie mają w sobie jakąś taką, nie wiem jak to nazwać, magię, jakiś czar, który bardzo przyciąga oko. No, moim ulubionym jest z meczu z Krakowi, z pamiętnego 11-4. Jak koleś klęczy, ja tą odbitkę do grobu ze sobą biorę. Ja jestem urzeczona pracą pana Tomasza. No, prace mają w sobie pewną taką iskrę, widać geniuszu, ponieważ to w odpowiednim momencie, czasie złapane. Także ja bardzo kibicuję, bo widać, że człowiek jest naprawdę z pasją. Dla mnie najciekawsza jest ta kompozycja, która się składa po pierwsze tutaj z tych trzech. A drugi, ten bardzo dobry, uważam, fotogram, to jest ten. Dlaczego? Ponieważ bardzo dobry zestaw trzech zdjęć. Po pierwsze, bardzo czysta kompozycja, bez żadnych elementów, które przeszkadzają. Po drugie, jednorodność tła, to jest druga sprawa. Po trzecie, bardzo ciekawy zestaw, jeżeli chodzi o pewne różnice planów. A po drugie, uważam, że to jest też bardzo ciekawy fotogram, ponieważ również bardzo przemyślana kompozycja, bardzo ciekawy układ tego cienia z tymi postaciami dwoma, tło, które zupełnie nie przeszkadza, nie wprowadza żadnego klimatu niewłaściwego. Marta Sykowska, portal Isanok. Dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Sowa, znany w całym Sanoku fotograf. Tomku, tak długo nam kazałeś czekać na swój debiut. Dlaczego? Bo jestem złośliwy. No dobra, tak szczerze. Zasługa Kuby. Udało mu się przekonać. Sporem maniaka prześladował mnie przez 5 lat. Tu wprawdzie mówi, że w ciągu roku zebrali zdjęcia, ale tak naprawdę pierwsza propozycja padła 5 lat temu. Nie mogłem się zdecydować. Ciężko mi było wybrać zdjęcia. To nie jest takie proste. No właśnie, opowiedz o tych zdjęciach. Co tu są za zdjęcia? Z jakiego okresu? Co to są za zdjęcia? Bo widzę, że przeważają sportowe. Przeważają sportowe. Pierwsze zdjęcie, które tam jest takie z autem terenowym, to w piątek aparat przyszedł, a w sobotę pojechaliśmy z żoną. W piątek ile lat temu? 8? 9? W piątek aparat, instrukcja przez noc i pojechaliśmy na mistrzostwa, były mistrzostwa Europy w miarę blisko, około Dynowa. Wybraliśmy się, udało się fajne zdjęcie zrobić, mam sentyment do niego. Pomijam, że pierwsze to całkiem przyzwoite zdjęcie. No właśnie, jak zrobić dobre zdjęcie? Jest na to jakiś patent? Jeszcze nie zrobiłem dobrego zdjęcia. Dobra, to opowiedz o jakichś takich swoich ulubionych zdjęciach. No bo z jakiegoś klucza korzystałeś, prawda? Wybierając zdjęcia, które są na wystawie. Czym się kierowałeś? Tym, żeby była zaspokojona? Dynamizmem przede wszystkim. Dynamizmem, druga rzecz tym, to co ważne przy zdjęciach, żebym nie musiał tłumaczyć, co na tym zdjęciu jest. Bo dla mnie to by była okropna porażka, gdyby ktoś pytał, ale o co ci chodziło na tym zdjęciu? Zdjęcie powinno samo się bronić, przemawiać do oglądającego i chyba według tego klucza wybierałem. Druga sprawa, że nie chciałem żadnej dyscypliny pominąć, której robię, więc przeważa hokej, bo mimo wszystko hokej chyba darzy największym sentymentem. A nie chcę wspominać innych dyscyplin sanockich, no starałem się, jak widać, z każdej dyscypliny coś tam wybrać.
trudno jest zrobić dobre zdjęcie? Bardzo trudno. Dlaczego? Bardzo trudno. Dlatego, że sport jest bardzo wymagającą dziedziną fotografii. Nie można powtórzyć sekwencji. Nie można ustawić ludzi, żeby pozowali do zdjęcia. Na ogół bardzo ciężkie warunki oświetleniowe są. Więc to jest taki zbiór utrudnień, nazwijmy, i dlatego tym bardziej cieszą dobre zdjęcia zrobione w sporcie. Masz jakieś takie swoje wymarzoną dyscyplinę sportu, wymarzonego sportowca, wymarzoną sytuację, którą chciałabyś sfotografować? Nie. Myślę, że nie. Żywioł? Żywioł, po prostu żywioł. Dlatego mówię, nie potrafię robić landshaftów, bo nic nie ucieka. Nic nie biegnie, nic nie goni. Dlatego nie potrafię zrobić dobrego landshaftu. A ze sportowymi zdjęciami, no, z większym, mniejszym powodzeniem jakoś sobie tam radę daję. A powiedz w ogóle, do czego fotografia? Jedno z kolejnych hobby. To miało być zajęcie po wędkarstwie, zajęcie głowy czymś i nazwijmy, wolnego czasu. I wróciłem po prostu, bo kiedyś bawiłem się fotografią. Wróciłem po prostu do fotografii. Miało być to hobby na 2-3 lata. Jak widać, 8 rok. Dzisiaj twój debiut. Co czułeś? Był taki dreszczyk, emocje, adrenalina? Ogromny stres. Pierwszy raz wystawa i obawiałem się przede wszystkim, że nie dopiszą ludzie, że po prostu przyszedłem to pierwszy raz. No ale jest masa ludzi, jak widać, i żywo komentują twoje zdjęcia. I bardzo się z tego cieszę i dziękuję wszystkim, którzy przyszli. Podchody zaczynają się już do następnego wernisażu. Czyli będzie następny? Nie wiem jeszcze. Jeżeli wybiorę odpowiednią ilość zdjęć. Też sportowych? Nie. Zmiana kierunku. Tak jak Kuba sugerował, Bieszczady, zwierzątka, jakieś takie rzeczy śmieszne. No i dzisiaj jakby historia zatoczyła koło, bo zaczynałeś w MDK-u i debiutancka wystawa też w MDK-u. Po ilu latach? 30? Od pierwszego zdjęcia, nie tego sportowego, tylko w ogóle. Od kiedy wziąłeś pierwszy aparat do ręki? No to już niestety 40 lat. Jaki jest przepis na sukces, tak utrzymania tej pasji? Bo wiem, że sporo zdjęć pstrykasz. Sukces nie, bo nie odniosę żadnego sukcesu jeszcze. To jest po prostu moja pasja. Trzeba to chyba kochać, bo naprawdę wiele czasu poświęcam temu. Wiem, że kosztem rodziny, żonę mam wspaniałą, wyrozumiałą, która pozwala, przymyka oko. Wiem, że nie zawsze ma ochotę zostawać sama w domu, a sporo tych imprez, mimo wszystko, że komuś udało, że małe miasto, ale tych imprez naprawdę sportowych jest wiele. I staram się niczego nie omijać. Także szacunek dla mojej żony. A powiedz mi jeszcze, czy wyobrażasz sobie dzisiaj życie bez fotografii? Że ktoś ci nagle zabiera aparat i mówi tyle, dość? Tak. Wyobrażasz sobie? Tak. I co ty będziesz robił? I kto nawet wtedy będzie pstrykał zdjęcia? Jeszcze nie wiem właśnie. Czekam na to jedno zdjęcie, które uznam, że to jest właśnie to zdjęcie, na które czekam tyle lat. I w tym momencie powiem koniec. Tak z wszystkimi było poprzednimi moimi pomysłami na hobby. Się wierzyć. Tak. Tak, wiele rzeczy. Wyścigi wydawały się, że też będą, Bóg wie ile. Wyścigi skończyły się. Potem inne hobby, pływanie. Także w tej chwili fotografia. Czekam na to jedno zdjęcie, które uznam, że jest tym zdjęciem, które kończy, i zacznę haftować na przykład. Obyś tego zdjęcia nigdy nie zrobił? Naszym i Państwa gościem był dzisiaj Tomek Sowa.